Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i dzisiaj dostałem od Juniora z drużyny zielonej, dostałem zaproszenie do ich bazy. Właśnie tam idę, jesteśmy na live'ie, widzę, piszą mi, żebym tam nie szedł, bo to jest trap. Ja idę to sprawdzić, ponieważ nie wiem, szczerze mówiąc, czego się spodziewać, a chciałbym zobaczyć ich bazę od środka. Jestem tylko ja, Lokaj i Junior. Lokaj, no to wiecie, za bardzo w roleplayu w PvP nie bierze udziału. Więc jesteśmy tak naprawdę z Juniorem we dwóch, jeżeli chodzi o osoby postronne. Mimo to Lokaj mi pomoże, mam nadzieję, bo jakby coś się stało. Nie wiem, czy dobrze idę, ale chyba dobrze. Bo tu jest... Tak, w sumie jestem ciekaw, bo my mamy zabezpieczenie w postaci tej koblarki, a do was jak się wchodzi, to jest jakieś zabezpieczenie? Nie, u nas jest tak. Na razie, można wchodzić, zwiedzać dla każdego. Dobra, więc jesteśmy z Juniorem na Discordzie, więc zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby nic mi się nie stało. Chyba, że chcecie, żeby coś mi się stało, to też łapka w górę oraz subskrypcja. Bo to wiecie, to działa w dwie strony. Suba zostawiacie wtedy, jeżeli chcecie, żeby coś się stało, albo nie stało, zawsze to działa. Więc wiecie, to co chcecie, to działa. Jak rzucenie monety do fontanny, prawda, czat? Prawda. Dobra, lecimy. Lecimy, zaraz będziemy się tutaj widzieć. Dobra, wchodzimy do zielonych. Wiesz, gdzie jest nasz portal do Netheru, nie? Nad wejściem. Chyba. Tak, wiem, już zaraz będę. Siema. Siemano. Dobra, chodź, najpierw pokażę ci jedną rzecz. Ja w ogóle w żelaznym secie na wszelki wypadek. A nie, spoko. Zobacz, co dzisiaj Nii też zbudował. Flaga zielonych, ale pokczamp. Może też zrobię taką czerwoną. Zajebista jest. Taką czerwoną możemy zrobić też flagę. Mhm. Ale spoko. Jest genialna, naprawdę. Zajebista. No, podoba mi się mega. Flaga ładna. Dalej, panie Juniorze, co mamy do zobaczenia tutaj? Bo ratusz już widziałem. Teraz tak. Tak, ratusz widziałeś, no bo jest poza bazą, tak? To teraz pozwolisz, że powiem i swoim, i twoim widzom jedno krótkie słowo, znaczy w sumie jedno krótkie zdanie. Dobrze. Moi drodzy, pamiętajcie, wszystkie dramy, które dzieją się na serwerze, to są dramy serwerowe, tak? A tak naprawdę to my się lubimy i teraz macie tego... Będą mnie bić. No, dowód, tak? Tak, ja jestem za jak najbardziej. I teraz tak, najpierw zwiedzimy to, co nie wymaga niszczenia kobla, bo będzie prościej. Zobaczysz sobie, co gdzie jest, a potem... Czekaj, może na farmę albo gdzieś. Zobaczę jeszcze, które rzeczy są zamknięte, bo wiadomo, no do ekspiarki nie będę z tobą szedł, czy do magazynu, bo to nie ma sensu, nie? Jasne. Dzięki bardzo. Ogólnie tak, tutaj mamy farmę kaktusów. Mhm. Możesz sobie zobaczyć tutaj przez to. To na barwnik raczej, nie? Na barwnik raczej. Tak, to na barwnik. Znaczy wiesz, tam są inne rzeczy też, tak? No powiedzmy, że tam jakiś kaktus, jakieś tam trzciny, tego typu rzeczy. Widzę, że w magajstrowym stylu, bo te takie tunele są jak z pierwszej KM chyba. W sensie tej, co ostatnia była. Mhm. To aktualnie to budował chyba Walduś, z tego co pamiętam, ale spoko. Bardzo możliwe, że się troszeczkę magajstrem inspirował. Tutaj, proszę bardzo, smażalnie przemysłowe spółka Zio. To jest genialne. A, czyli Zio robił. Tak. No spoko, fajne. Ale fajnie macie tutaj ułożone te tunele, no. Fajnie te tunele macie ułożone tutaj. No, tutaj chłopaki siedzieli cały weekend i to robili, także... No, oczywiście farma, nie zasiana, bo oczywiście nikt nie zasiał, trzeba będzie zasiać. Mhm, też mamy taką. Masz ochotę? No może nie do końca, chyba że we dwóch to szybko machniemy. No tak, we dwóch, oczywiście, dobra, przecież dawaj. Nie sam. A, ja nie mogę. Dobra, ja nie mogę. A, nie możesz siać, dobra, to sobie później zasieję. Kuboid. Ale fajnie. W ogóle fajnie, czemu to się nazywa błękitna terakota? Wytłumacz mi to. Wiesz co, nie mam bladego pojęcia. Ja na początku myślałem, że to jest coś na zasadzie takiej, jak na przykład masz na niektórych paczkach modów, masz coś takiego, że stone im niżej, tym jest ciemniejszy i potrzebujesz kolejnego tieru kilofa, żeby go wykopać. Co je? Czyli na przykład kamiennym wykopiesz tylko jasny kobel, znaczy jasny stone, żelazem już taki ciemniejszy, a diamentowy na przykład najciemniejszy, taki czarny. Rozumiem. A potem się okazało, że to jest po prostu... Błękit, to jest błękitne. O właśnie, mogę sprawdzić, czy mogę otworzyć sobie tą dźwignię? A można. Wiesz co, to może choć... Można, działa, można. Działa, no. Tak, znaczy ogólnie wiem, że wy macie farmę owiec, my farmę owiec nie potrzebujemy. Pozdrawiam. Spawnery, tak, pająków, więc... Tak. One są tutaj, ale tutaj oczywiście już nie będziemy wchodzić, bo to jest cała ta, wiesz, wielka magistrowa ekspiarka, nie chcę jej pokazywać, bo mnie zabije potem. No wiem, bo tam łączył spawnery tak jak na innych tak, serwerach sobie łączy. Dokładnie. Mało tu macie tych rzeczy w sumie. Czy dużo? Tak, bo my tutaj wszystko mamy... Znaczy wiesz co, powiem ci, że no na przykład tutaj za tym jest dość spory magazyn. A tutaj, no tutaj rozumiem. Tak, w ekspiarce jest cały tam set do enchantowania. Co tam jeszcze jest? Tutaj właśnie, tutaj mamy te wszystkie przepalarki, przerabiarki, tak? To,
to wszystko tak wygląda, no bo wiesz, to jest ten taki podstawowy korytarz, a tam im dalej wejdziesz, tam jest tak naprawdę tego więcej. No czaję. O, tutaj widać wszystko, zobacz, tam masz brodaweczki, tam masz kaktusik, elegancko wszystko jest, nie? No ładnie, ładnie, naprawdę. No nie wiem, no mamy tam system zgniatania pająków, no ale to musielibyśmy tam wejść. A to wiem, to też zrobiłem, tylko że ktoś mi zepsuł w ogóle z naszej drużyny. No, wszystko co wróciłem. Potrzebujemy mamy, dziękuję. Tak? Pomimo waszych starań brodawki też mamy. No wiem, bo ktoś jednego tylko nie zebraliśmy. Chyba Jawor wtedy nie zebrał jednego miejsca z brodawkami tak. I lipa. Napisz mu, że zachowuj się, z gościem przyjdę. Dobra, idę. Miałeś ograniczone zaufanie do mnie? Nie, ogólnie miałem ograniczone zaufanie, że ktoś mógłby oglądać z waszej drużyny mojego streama typu Magister i wbić tak po prostu, nawet nie informując ciebie i mnie zabić, nie? Wiesz, o co chodzi. Bo no, jakby co to... Wiesz, to ja wtedy bym ci zapłacił, dziękuję, za tą śmierć, bo jak ci obiecałem, że cię nie ruszę, no to ci obiecałem, tak? Problem w tym, że śmierć czy tam życia to mnie mało obchodzą, tylko bardziej nie chcę głów wam oddać moich. To jest ten problem. Bo ja wiem, co Magister z tymi głowami robił potem na live i z tym... A no tak. No. Tak, właśnie o to mi tylko chodzi. Nie zabiją mnie. Ufam Paczolowi, że jest sławny chłopak. Dobra, raz już górą, mi czy obiecał bokiem? I było dobrze. Co, bo myśmy chyba za bardzo na bok poszli, więc może dołem przejdźmy. Dobra. Bo górą to będziemy się... Ja też, wiesz, zacząłem czytać czat i się po prostu zagapiłem, że nie wysiedliśmy tam, gdzie powinniśmy. Zjedz... Naprawdę Yoshi postawił na różowego siura głowę Nidashiego? Tak, ale już są przełożone. Był moment, że był taki siurek. Ale już jest to przełożone i już jest tam... będziemy robić ścianę... Czy jak to było? Ścianę bohaterów wojennych i zbrodniarzy wojennych. I wasze głowy będą na tej drugiej ścianie. No, całkiem ciekawy pomysł, powiem ci, zbrodniarze. No, będzie takie coś. W takiej sytuacji może kiedyś to wam nawet własną głowę przyniosę, żebyście dali na zbrodniarza. Ale to jeszcze musicie dopisać, że to jest zbrodniarz, cheater, hacker, klakier, nie? Jeszcze zdrajca, bo dał głowę. Tak, jeszcze zdrajca narodu zielonego. Jawor, Paczol, pamiętaj, tylko zielona może być skórka z ogórka. Jezus. O, dobra, widać nasze 4 bikony, to trochę źle pobiegliśmy, tu jesteśmy. Zacznijmy od początku. Tu jest działka Nexe, ta z trawy, gdzie o 3.40... Jeszcze nie znalazł żadnego... Aha, tak. Jeszcze nie znalazł żadnego fajnego do zbudowania budynku na YouTubie, z tego co widzę. Chyba znalazł. Już znalazł, tak? No tu mamy ten wieżowiec, co chciałeś zobaczyć, a już nie chcesz. No, bardzo fajny jest. Nawet spoko, chociaż mam fajny pomysł jeszcze na ten. Tu mamy domek SKKF-a. Chyba nie wiem, czy mogę cię tam wpuścić, więc SKKF-owi chyba... On ma tam tajne swoje rzeczy, jest poza tym... To nie, to zaziemione. Tu mamy działkę Yoshiego plus terrarium. To terrarium jest... A terrarium można zobaczyć? Można, są... A tutaj pszczółki, tak? Były, mamy tylko jedną niestety, bo... Oj, to niedobrze. Źle ogniska postawiliśmy i... Myśleliśmy, że to wy, ale w sensie jak wtedy magister był, ale to jednak nasza wina. Dalej, pand mamy wszędzie dużo, bo sobie chodzą tak na wolności, a ale... A jak to macie pandy? Czekaj. Tu jest taka normalna panda. A macie tą taką robiącą fikołki? Mamy, aczkolwiek nie wiem, która to jest. Na pewno wiem, że która się robiła. Znaleźć, byłoby super. Nigdy nie widziałem tej pandy jeszcze. Na górze? Nie. Ja widzę z łzami i z glutem. Tak, widzę. O, no to jest, to jest. To jest pierwsza ta... No, ona jest teraz odwrócona. No to spoko. Dalej mamy starą bazę. To widziałeś już ją, czy nie? Starą bazę? No, starą bazę podziemną. Nie, chyba nie. To tutaj. Dobra, tam jest, a, to jest, tam ten, jest ten siurek, no. Kutacz, tak? Tak, tam jest... Tam jest siurek. Tam jest ten siurek. Ja wrócę stąd. Boże, ja wrócę stąd. Tam było jakieś wejścia tych portali, a tam jest wszystko już zawalone. Tu jest nasza ekspiarka z zombie pierwsza i dzisiaj znaleźliśmy trzy kolejne spawnery, więc będą jeszcze trzy. Oj. Aha. Ja w orty głąbie. Cześć, żebym ci zostawił, leć pierwszy. Dobra. Git. Jest na Jawor. Dalej nowe wejścia do podziemi tutaj, które są tak typowo otwarte już, można tu wchodzić. Aczkolwiek na razie chyba tam jest wszystko zabezpieczone, mi się wydaje. O, lokaj. Dzień dobry. Żeby teraz lokaj cię nie bił.
Nie, lokaj mi nie będzie. Tu trzeba uważać, uważaj. Tu trzeba uważać, żeby to, wiesz, chodź na wodę teraz. Ale czekaj, jak to mam uważać? No skocz na tą wodę, po prostu teraz. Bo tu trzeba uważać, bo czasami pranki nam chłopaki robią i wiesz, i się prankujemy nawzajem i szkło tam czasami wchodzi. A, rozumiem. Wow, ale żeście dowalili. No i teraz są podziemia nowe i tu robimy smoka dla Jaworka, bo jest w trakcie budowy no, też kobla. Musi być smoczek dla Jaworka, tak. No, tu mamy ścianę swoich głów na prawo, trochę ich jest. Wszystkie oprócz Nexa chyba. Mhm, ale wow, a właśnie te główki, poczekaj. Czekajcie, trzy główki lokaja są, raz, dwa, trzy, cztery. Zachał cztery razy zginął? No dwa razy przez błędy niestety. No, mi się też zdarzyło. Yoshiego też mamy trzy główki, także jest spoko. Nie wiem skąd, ale spoko. Czy to jest głowa Citrox? Czekaj, tu Citrox, tu Citrox. To jest Citrox, tak? A pod nim Hadesiak, pod nim Hadesiak i... Hadesiak. Jasiu jest tutaj. Jest Jawor. Jest Jawor. Jedna głowa Jawora. Znaczy on wszystkie sobie pochował, tak. Ale jest jedna, bo mi dał w zamian za rekompensatę, że zdradził się tym mendingiem. Się, no. Dalej, wasze a głowy... właśnie, bo ty na mending dał. No. Wasze głowy na razie są... Tutaj mamy dwie Nitaszego i Evrona są oczywiście bardzo powszechne i wszyscy biorą te głowy Evrona. Skrzynki na razie będziemy robić magazyn. Na razie są skrzynki przeniesione ze starego. Natomiast. Tam mamy wejście do Netheru. Tam u góry, nie wiem, to będzie średnio stąd widać. Widzę, tam gdzie są te szkielety. Tak. I tu mamy farmy na razie takie podstawowe. Czyli mamy kurczakarkę, są kurczaki, jeszcze no właśnie zbierają chłopaki. Przepalarki mamy tutaj, takie na razie podstawową. Czyli nasza spółka zio, wiadomo. Tak, o, Jawor oczywiście zatkał. Jawor... Może mu napisz, że ja ci pokazałem wszystko u nas praktycznie. To może inaczej będzie gadać. No, i tam mamy jeszcze owczarkę i tą krowiarkę. Więc spoko. I to chyba na razie wszystko. A tu mamy jeszcze kolejną ekspiarkę. Ale powiem ci, że zajebiście to wygląda naprawdę. To jest kwarc, nie? Nie, to jest beton i kwarcowe schody, tak. To jest beton i kwarcowe schody. Naprawdę świetnie. Tu mamy kolejną ekspiarkę, jak coś. Tylko, że ona tak średnio działa, bo wszystko jest nieoświetlone dookoła, więc ja dzisiaj chodziłem, oświetlałem. Chyba wszystko? Nie mrugające oko moje oczywiście tam jest. No właśnie, tak chciałem o to zapytać, co to za oko na środku. No, to moje nie mrugające oko. No i tu u góry będą pomieszczenia poszczególnych graczy, tak to taki plan na to mamy. Mm-hmm. No więc bardzo ładnie się, że... jest, nie? O, i głowy buraczka mamy. O, pokażę głowę buraczka. O, są dwie aż. To jest AKM, a nie AK-47. Joszy, nie drzuj tego głupiego ryja, Nexę podzbam. Walić Jawora? Piękne. Piękne. No dobra, to chyba wszystko w takim razie, nie? Dokładnie tak, nic więcej nie mamy niestety, więc to chyba wszystko. Jak coś, to przytrzymam tu Jawora, żebyś mógł wyjść sobie to spokojnie, bo cię od tej pilnuje typowo. Tędy, tak? To tędy. Nie, tutaj, to dokładnie tak, tędy. Idę z tobą od razu. No i jak coś, to wszystko chyba, tak myślę. O, zablokowali nas, poczekaj, już się otwieram. Wiesz, ja mam Aquafinity, także ja mogę... No ja miałem set taki, wiesz, żelazny, to ja bym sam umarł pewnie. Czekaj, tędy wychodzę, nie? No i tu masz normalnie wyjście już. Dzisiaj będzie budowany właśnie. Dobra. Dobra, to Paczol, dziękuję ci za kulturkę i za pokazanie, no i mam nadzieję, że również się wycieczka podobała. Bardzo mi się podoba, tylko uważaj na tego głąba, bo wiesz, ja go trzymam, ale... W którą stronę mam iść? W tą i tam. Tam chyba, tam po prostu. Dobra. Tam, dobra. Uważajcie, bo macie tu creepera przy. Ale on nie wybucha na tym. Z nich sobie chodzi, biedny. A czyli to domek jest? Jawor ci goni, to jest Jasia. To jest Jasia Dobrowskiego. Jasia. Ładnie. No, ale ja się ładnie buduję. On to zbudował w ogóle w pierwsze chyba pół godziny, jak wszedł na serwer. To hity dosłownie. Jawor mnie odprowadza, masakra. Jawor mnie odprowadza, ta. Jawor, nie dotykaj, please, nie dotykaj. No i... Teraz będzie łaził za mną. No! Co za ła... Nie może wskoczyć teraz z man. No. Nie bijcie się! Jezus! Jawor! Jawor, chodź tu, nie bij się! Nie bijcie się, Jawor! W takim razie, kochani widzowie, poznałem sekrety zielonych.
I pokazałem im nie do końca wszystko, ponieważ no, wydaje wam się, że wszystko pokazałem, aczkolwiek naszych tajnych baz, które są też ukrywane na razie przed wami, których wam jeszcze nie pokazałem, nie pokazałem. Więc jeżeli chodzi o to, to wydaje mi się, że jesteśmy na plus, ponieważ wiemy, gdzie oni mają te swoje ekspiarki, to wszystko i tak dalej, więc niech tylko będzie moment taki, że będę mógł jakoś tam wejść, to będzie wiadomo, co zrobić. Zostawcie suba, łapkę w górę, jeżeli wam się podoba, ja się z wami żegnam, do zobaczenia. Kurde, pa, pa. Ja nie mam koksów, on ma koksy. Wy się bijecie? No on mi bije cały czas, chodź tu, pomóż Jawor, mi. Jawor, Boże, czekaj, bo seta założę. Czekaj, seta założę, już tam biegnę. Ja pierdziel, biją się. A wiem odcinek skończyć teraz. Popłynął sobie chyba, bo ja mam tarczę i blokuję wszystkie jego te ciosy. Czyli już dobra, jest okej? Okay? Dobra, git. Tak, już sobie popłynął. Dobra, to ja się z wami żegnam. Pa, pa.